Koszykarze Ruben Gimbasketu Wrocław ostatnio radzą sobie bardzo dobrze, a rok 2018 chcieliby zakończyć zwycięską. Tym razem do Wrocławia przyjeżdża Kosz Pleszew, zespół, z którym Gimbasket już w tym sezonie wygrywał, ale mecz w Pleszewie to inna historia niż ten sobotni we Wrocławiu, uważa trener Robert Kościuk. Myślę, że obydwa zespoły są inne. Niewielkie zmiany zaszły w Pleszewie. U nas też mamy zmiany, które mogą mieć wpływ na poczynania obydwu zespołów w najbliższą sobotę. Ostatnio Gimbasket wygrał 3 ligowe mecze z rzędu, no ale w ostatniej kolejce odpoczywał. Jak więc przygotowywał się podczas tej przerwy? Najważniejsze, że udało nam się utrzymać rytm meczowy, bo wtedy, kiedy pauzowaliśmy, udało nam się rozegrać mecz sparingowy, który jak gdyby podtrzymał nas w tym rytmie. Także ja jestem bardzo spokojny o nasze przygotowania, o nasze podejście. Trener Robert Kościuk zaprasza na kolejny mecz kibiców. Będzie ciekawie w najbliższą sobotę tutaj we Wrocławiu i wierzę, że kibice, którzy mam nadzieję przyjdą na to spotkanie, będą usatysfakcjonowani. Początek meczu o godzinie 13:00.